Nie możemy pominąć jelit, no tego narządu, a właściwie tego, co się w nim znajduje, czyli bakterii, czyli mikrobiomu. To jest bardzo ważne. Zresztą tematyka rozwijana teraz bardzo intensywnie. I tutaj mamy dane, które wręcz nakazują zadbać o jelita i po to, żeby zmniejszyć ryzyko chorób tarczycy. To, to ja dopowiem. Dysbioza. Mhm. No to jest takie hasło, które jest dosyć popularne ostatnio, bo dysbioza to jest takie, no, można powiedzieć, trochę nieszczelność jelit, Likigat się mówi, czy tam zaburzenie w właśnie tej florze jelitowej, narastają te gorsze bakterie, jest mniej tych dobrych. i Jeżeli jest rulito, jelito rozszczelnione, no to, bo, a nie powinno być, no to tam się dostają normalne antygeny. No, w jelicie jest mnóstwo niepożądanych substancji i czynników, które powinny wejść z kubką. Tam o. I jeżeli, jeżeli rozszczelnione jest jelito, no to